cholera jasna. Wybieramy się na rooftop. Jest 39 stopni w Bangkoku. Bardzo gorąco. Na szczęście pojawiły się jakieś małe chmury. Już pomalutku zbiera się zachód słońca. Tam gdzieś na rooftopie będziemy za jakieś pół godzinki. I zakładam, kurczę, jedną z najgrubszych koszulek, jakie sobie wziąłem z Polski. Jeszcze jej tutaj przez 7 miesięcy, jak jesteśmy w Tajlandii, nigdy nie miałem. A dzisiaj w najgorętszy dzień, jaki jest, kiedy jestem w Tajlandii, właśnie zakładam najgrubszą koszulkę i idziemy na rooftop. Zobaczymy, co tam będzie. Zapraszamy. Jak tam? Wszyscy gotowi? Też mam najgrubszą sukienkę. No cóż, to trzeba się Tajlandia. Poświęcić. No w końcu trzeba poświęcić. My już tutaj pomalutko wychodzimy z domu, ale jeszcze zanim wyjdziemy, to nowe osoby, które są tutaj na tym kanale pierwszy raz, zapraszam do subskrypcji. Wszystkich w ogóle zapraszam do pozostawienia kciuka w górę i jeszcze do jakiegoś miłego komentarza, do przywitania się. Na razie lecimy na rooftop. Nie wiem, czy zdążymy na zachód słońca, bo żeby zamówić graba dzisiaj, to jest wielki problem. Wszyscy cancelują, cancel, 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 cancel. Nikt nie chce tutaj przyjechać, nie wiem, czy są za duże korki na mieście, czy co się dzieje, ale w końcu jakiś kierowca się zdecydował jednak przyjechać. Ale musimy na niego poczekać ponad 20 minut, więc może to być delikatnie za późno, ale to nic, bo w sumie ten zachód słońca nie jest aż tak ważny, jak to, żeby tam po prostu pojechać i zobaczyć cały Bangkok z... Co to jest? Mariota. O, z hotelu Mariota. Tam się udajemy na rooftop, nie wiem ile tam jest pięter, wszystko zaraz się przekonamy, jak tam tylko dojedziemy. Ale może jeszcze zdążymy na ten zachód słońca, to się jeszcze okaże. W sumie to, że nie zdążymy na zachód słońca, to i tak w sumie nic z tego, bo naszło bardzo dużo chmur. I to, że kierowca Bolta się spóźni, to w sumie już nie ma znaczenia. W ogóle zerwał się jakiś wiatr i zaraz się okaże, że zacznie lać, jak będziemy na rooftopie. I tyle będzie z naszego zwiedzania, a nasz kierowca 15 minut jedzie już pół godziny. Ale mam nadzieję, że za te 10 minut, które jeszcze mu zostało, za jakieś 20 minut przyjedzie. Windo, zamykaj się, bo my chcemy na 45. My chcemy na 45, jesteśmy dopiero na 25. Dojechaliśmy w końcu na miejsce. Zajęło nam to półtorej godziny. Półtorej godziny zamawiając taksówkę, czekając na nią i dojazd na miejsce, gdzie pieszo doszlibyśmy w 40 minut. Czyli miejcie to na uwadze, że jeśli chcecie dojechać gdzieś w Bangkoku, gdzie pieszo dojdzie się 40 minut, to na taksówkę potrzebujecie półtorej godziny. No i dotarliśmy na szczyt. Choć jest tutaj jeszcze kilka pięter wyżej, jeszcze taki punkt widokowy, ale z dziećmi już nie wpuszczają tam. Teraz jesteśmy na 45, a szczyt szczytów jest na 49. Ale tutaj tak wystarczająco robi wrażenie to miejsce. I to, co tutaj widać. Tutaj w tym miejscu, nie wychodź. Po przeciwnej stronie też jest niezła imprezka. Co chcesz powiedzieć? Tutaj przed chwilą jechało metro. No, tutaj jest stacja metra. Przed chwilą jechało metro. Tu byliśmy 3 lata temu w Bangkoku i z każdej stacji mówiła stację i na końcu Nana. No. Nie, Nana to było wtedy, tylko kiedy była stacja Nana. Jest Asok, przystanek Asok, przystanek Nana i jeszcze tam inne przystanki. I tutaj na dole jeżdżą samochody. 3-4 pasy w jednym kierunku, 3-4 pasy w drugim kierunku, a u góry jeździ metro. W dwóch kierunkach chyba. No można tutaj z tego piętra zobaczyć praktycznie cały Bangkok, który jest ogromny. Mega. To widać korek. Co widać? Duży, korek? Tam no. Ogromny korek. Tam za tym taką jakby kapsułą jest ogromny korek i jeszcze tu się ciągnie. No, korki są takie, że Jezusie. Tu jeszcze takie schody ładnie podświetlane. Do góry, 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 do góry. I tam jeszcze do góry, do góry. No ale to sobie zobaczymy kiedyś indziej. Dzisiaj tak jest nieźle. Tam patrz, tam na górze są ludzie jeszcze. Tam jest jeszcze lepsza impreza niż tutaj. Przyszła pierwsza porcja, pierwsze danie. Sałatka z wołowiną. Co prawda wołowina jest dobra, ale surowa taka jakby. Jest jej dość sporo, ale z tą kapustą to pojechali na maksa. Z takiej ilości kapusty to można w Polsce bigot zrobić. Jest tak ostre, że głowa od razu się poci.
Przyszliśmy jeszcze zrobić jakieś zdjęcie pamiątkowe, ale za bardzo nawet nie ma gdzie tego zdjęcia zrobić. To było fajne, ale nie można tam wejść, nie wiem. No właśnie. Powiem wam szczerze, że jak byliśmy ostatnio na rooftopie w Skyview, takim hotelu, to było dużo razy lepiej niż tutaj. Także chyba byśmy bardziej polecili taki rooftop jak ten, to Skyview, bo tutaj ten w Mariocie jest taki, przynajmniej na tym piętrze, troszkę słaby, ale jesteśmy marudni, jesteśmy w takim super miejscu, a tak narzekamy. Kurczak przyszedł po pół godzinie czekania, ludzi bardzo mało, a na kurczaka biednego trzeba było poczekać dobre pół godziny. Już myśleliśmy, że zapomnieli. A i tak jeszcze inne rzeczy, zdjęcia nie ma gdzie zrobić. Wszędzie jakoś ciemno, nie ma jakiegoś takiego miejsca do zrobienia fajnego zdjęcia i w ogóle jakoś tak słabo. No może. Okej, jesteśmy jeszcze w lobby, bo już zjechaliśmy na dół. Zaraz dam jeszcze ostatnią recenzję na temat tego miejsca, bo żeby też nie było, że może odbiór był taki, że bardzo dużo narzekaliśmy i damy bardzo niską cenę, ale nie do końca. Posłuchajcie dalej. Mamy zielone światło, tylko i tak musimy uważać. Dobra, chodźmy pomału. Bo tutaj w tym Bangkoku to jest prawdziwy Bangladesz, bym powiedział. Kurde, rów taki. Tam metro jeździ. My idziemy kawałek z buta do domu, bo na taksówkę znowu trzeba czekać pół godziny. A my mamy 40 minut z buta do domu i chyba kawałek podejdziemy sobie, zobaczymy co dalej. Dobra, zacznę się pomalutku wypowiadać na temat Mariota, miejsca, w którym byliśmy, na rooftopie. Muszę od razu tutaj powiedzieć, że nasza opinia jako tutaj tej trójki, która tu właśnie idzie, może różnić się od osób, które podróżują same, które są albo jako singiel, ktoś jedna osoba, albo na przykład para, która nie ma na przykład dziecka. I opinia takich osób, które są same, może różnić się od opinii i tego, co powiedzą osoby takie jak my, podróżujące w trójkę, w rodzinę z małym dzieckiem. A więc byliśmy w tym Mariocie, w miejscu, do którego mogliśmy się dostać po prostu w trójkę jako rodzina. Było to jakby no najlepsze miejsce, do którego mogliśmy się dostać właśnie jako rodziną. A więc to miejsce, gdzie byliśmy, nie mogę powiedzieć, że było jakieś nie takie, cholera, ale ciemno, bo było bardzo fajne. Oczywiście też niesprawiedliwe byłoby ocenianie tego miejsca, porównując to miejsce tutaj w Bangkoku do jakiegoś na przykład w małym miasteczku, na przykład w Polsce, bo oczywiście gdybym ja wszedł na dach swojego mieszkania, no to na pewno nie jest tak zarąbiście, jak wszedłem tutaj na dach tego Mariota, ale to jest całkiem coś innego i gdybym miał porównywać ten dach, tego Mariota, do innych dachów tutaj w Bangkoku i tych rooftopów, które tutaj występują, no to już myślę, że to miejsce, przynajmniej w którym byliśmy, można delikatnie... Byliśmy w lepszych miejscach, o powiem tak, byliśmy po prostu w lepszych miejscach. To miejsce też było czadowe, bardzo klimatyczne, bardzo ładne widoki tutaj na Bangkok i tak dalej, i tak dalej. Mogę też oczywiście ocenić tylko tego Mariota na podstawie tego miejsca, w którym byliśmy. Bo może gdybyśmy byli wyżej, jeszcze 3-4 piętra wyżej, tak, bo na 48 i na 49 są kolejne rooftopy i być może gdy bylibyśmy tam, nasza ocena byłaby inna. Może powiedzielibyśmy, że ten Mariot to jest jedno z najlepszych miejsc i najlepszy rooftop w całym Bangkoku. Ale z racji, że nie mogliśmy się tam dostać, to nie możemy tego ocenić. No to po prostu jest to bardzo dobre miejsce, na pewno warto tam pojechać. Jedzenie jest przepyszne, bo nie powiem, kurczak, który przyszedł, był no najlepszym chyba kurczakiem, jakim jadłem w Tajlandii. Sałatka z beefem, czyli z wołowiną, była naprawdę bardzo smaczna. Bardzo, bardzo smaczna. I wszystko ogólnie było bardzo smaczne, bardzo dobre. Ceny normalne, jak na takich miejscach. A więc wystawiam ocenę i tak ogólnie bardzo dobrą. I na pewno bardzo bym każdemu polecił, żeby tam pójść. Ale byliśmy w lepszym miejscu. My, jako rodzina, jako trzy osoby, gdzie mogliśmy pójść w innym budynku, na inny rooftop, tam mogliśmy wejść w innym budynku, czyli na przykład Skyview Hotel, który znajduje się około kilometra stąd, prosto, do którego możemy jeszcze po drodze wstąpić, bo jest
po drodze do naszego mieszkania, w którym obecnie mieszkamy, hotelu, gdzie nie ma problemu, żeby dostać się w 3 osoby z małym dzieckiem i jest tam miejsce lepsze do siedzenia. Wydaje mi się, że nawet widoki są jeszcze lepsze. I tyle. Po prostu. No, warto zobaczyć więcej. No też właśnie cieszę się, bo tam w Skyview byliśmy już 2 razy i bez sensu iść tam 3. Jak na przykład nie było się na innych rooftopach, więc wolimy iść nawet do trochę gorszego rooftopa, ale go zobaczyć, zwiedzić, porównać, mieć doświadczenie, niż chodzić tylko do ciągle do jednego. Idziemy sobie teraz spacerkiem, kończę nagrywanie, idziemy sobie spacerkiem pomalutku przez Bangkok. Bardzo głośno, właśnie jedzie metro w góry. No i tyle, jest bardzo głośno, bardzo duży ruch, bardzo gorąco. Patrzcie na to, przed nami Skyview Hotel. O tak, Skyview. Tam jest zarąbisty rooftop, tam polecamy na pewno na 100% każdemu. Szliśmy jakieś 10 minut pieszo z Mariota i już go właśnie mamy, ale my idziemy dalej. A gdybyście szukali, gdzie to jest, to patrzcie na to. Macie stację metra pod samym Skyview. Tu jest Skyview, tu jest stacja metra, nazywa się From Phong, coś w tym stylu, nie wiem. Także wysiadaj. From Phong. From Phong może, nie wiem. Wysiadacie sobie tu. Dobra, nieważne. Idziecie 5 minut i jesteście w Skyview. Także metrem da się tutaj bez problemu podjechać. A tutaj jesteśmy koło Uop Plaza Bangkok. O, wszystko zjedzone. Nie ma. Były chyba kurczaki. Została tylko panierka. I korki na mieście. Very big traffic. Ale tu głośno. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej, cześć!